Cześć, witajcie na wykładzie o modzie. Wegańskiej. Ja nazywam się Ania Marciniak i jestem stylistką. Od 12 lat wspieram ludzi w dążeniu do samoakceptacji i polubieniu siebie. Kocham modę, ale kocham też zwierzęta i głęboko wierzę, że te dwa światy mogą współistnieć obok siebie bez szkody dla żadnego z nich. Moją misją jest edukowanie ludzi o tym, że moda bez okrucieństwa wobec zwierząt ma szansę istnieć. Tematem dzisiejszego wykładu ma być moda wegańska, moda etyczna, natomiast temat ten jest bardzo szeroki i tak naprawdę zajęłoby mi to dobry tydzień, pozbawiając Szansę wystąpienia innym panelistom, żeby wypowiedzieć się w tym temacie, a i tak tego czasu by nam zabrakło. Dlatego postanowiłam dzisiaj ograniczyć się tylko do tematu wełny, a konkretnie do sposobu jej pozyskiwania, do wpływu jej produkcji na środowisko oraz do tego, jakie mamy alternatywy dla samej wełny. Czym jest moda wegańska tak naprawdę? Moda wegańska, e, ubrania wegańskie to są takie ubrania, które nie zawierają w swoim składzie żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. I tutaj już wiem, że z doświadczenia, że pada pytanie o to, co złego jest w wełnie. Przecież nie zabijamy żadnej owcy do tego, żeby zabrać jej wełnę, tylko ją golimy. Już śpieszę z wyjaśnieniem. E, tytułem wyjaśnienia wspomnę tylko o tym że na potrzeby dzisiejszego wykładu, jeżeli będę używała określenia wełna, będę mówiła tutaj o zarówno wełnie owcze, jak i wełnie kuskaszmirskich, kaszmirskich, jak, jak również o mocherze, angorze. Natomiast wiedzcie, że jeżeli sprawdzacie składy ubrań na metkach i macie napisane, że jest tam wełna, np. 50% wełny, to producent zazwyczaj ma na myśli wełnę owczą. Jeżeli jest to inny rodzaj wełny, na przykład jest to alpaka, kaszmir albo mocher, to jest dokładnie wyszczególnione na metce. Ale wracając do pytania, co złego jest w wełnie? Przecież owcy się nie zabija. Zacznijmy od tego, że produkcja wełny dzieli się na dwa, dwa rodzaje. Są dwa rodzaje produkcji wełny: jest wełna konwencjonalna i tak zwana wełna ekologiczna. Wełna konwencjonalna od ekologicznej różni się tym, że przy ekologicznej podczas wypasania owiec nie są stosowane pestycydy, a samych owiec nie faszeruje się antybiotykami po to, aby wełna na ich grzbiecie rosła ładniejsza, zdrowsza i bardziej wydajna dla producentów. I na tym ekologiczność całej produkcji się kończy. Jeśli wydaje Wam się, że sposób golenia jest zbliżony do filmów Disneya, kiedy szczęśliwa owca przybiega na spotkanie z zaprzyjaźnionym bacą, a ten po wymianie uprzejmości przechodzi do golenia, to nic bardziej mylnego, bo ma to mniej więcej tyle wspólnego z rzeczywistością, co filtry na Instagramie z naturalnością czyli tak naprawdę nic. Peta stoi na stanowisku, że najbardziej okrutnym i najbardziej problematycznym procederem w, całym, w całej produkcji wełny jest właśnie sposób bezpośredni sposób jej pozyskiwania. I żeby nie być tutaj gołosłowną, przytoczę wam tylko kilka przykładów, co dzieje się podczas produkcji wełny, jakie Procedury się stosuje, aby usprawnić cały ten proces. I tak na przykład, bardzo powszechnie stosowanym zabiegiem jest tak zwany mulesing, polegający na wycinaniu skóry owiec w okolicach ogona oraz genitaliów, po to, aby nie dopuścić do porastania tych miejsc futrem, ponieważ podczas wydalania Odchodów e, przez zwierzęta, to miejsce zostaje zabrudzone przez, e, przez nie, przez odchody e, i e, może tam dochodzić do gromadzenia się bakterii, przez co wdawają się infekcje. E, na ten moment brzmi. Całkiem ok, tak? No bo przecież nic nic złego się nie dzieje, można przecież przeprowadzić ten zabieg całkiem humanitarnie. Otóż nie, ponieważ cały ten zabieg odbywa się bez znieczulenia, skórę zwierzętom wycina się na żywca i jest to porównywalne do zabiegu kastracji bez jakiegokolwiek znieczulenia, ani głębokiego, ani miejscowego. Potem, po tym zabiegu zwierzęta również nie otrzymują pomocy, a wszystko po to, aby wełna na owcy była bardziej jakościowa i bardziej wydajna dla producenta. Kolejnym przykładem jest pozyskiwanie moheru, który uzyskujemy z wełny kóz angorskich. I aby pozyskać właśnie tą wełnę kozy zanurzane są w całości w wodzie po to, żeby spłukać z nich brud i kurz i umówmy się, nikt ich tam smaczkami nie zachęca do tego, żeby, żeby skorzystały z kąpieli i jest to dla nich ogromny stres. Poza tym, po tej kąpieli, która już jest wystarczająco okrutna, przychodzi bardziej okrutny proceder, ponieważ e, strzyżenie tych owie, e, tych, strzyżenie tych kus zdecydowanie bardziej przypomina e, zdejmowanie skalpu niż, e, niż obcinanie Futra. Ponadto warto wiedzieć, że cały ten proces odbywa się na starszych kozach co około 6 miesięcy. Natomiast młodsze kozy, ponieważ mają bardzo delikatne, mięciutkie i bardzo pożądane futerko, są narażane na te okrucieństwa zdecydowanie częściej. Angorę pozyskuje się natomiast z królików angorskich, które oskubuje się z futra w taki sposób, że futro jest im wyrywane razem ze skórą. Oczywiście wszystko robi się na życa i bez znieczulenia. Dodam jeszcze, że 90% hodowli królików angorskich i całej produkcji odbywa się w Chinach, gdzie jak wiemy, niespecjalnie przykłada się wagę do dobrostanu zwierząt oraz nie darzy się ich z szczególną empatią. Z tego czasu była dość głośna afera odnośnie właśnie tego, jak pozyskiwana jest angora i jak traktuje się króliki angorskie, co doprowadziło do tego, że kilka znanych światowych marek, takich jak Kelvin Klein, Tommy Hilfiger, Agap czy Agent zrezygnowało od 2013 roku z używania Angory w swoich projektach, co oczywiście jest świetne i bardzo się cieszę, że, że tak się wydarzyło, ale nie rozumiem tylko dlaczego nie ta empatia i ta refleksja nie sięgnęła pozostałych rodzajów wełny, a także nie objęła innych marek. No ale tutaj już jakby nie mamy na to wpływu. Kolejnym przykładem okrucieństwa wobec zwierząt z pozyski przy pozyskiwaniu tylko wełny jest traktowanie kus kaszmirskich, kiedy próbujemy wyprodukować bardzo pożądany i modny obecnie kaszmir. Mianowicie pozyskuje się go w ten sposób, że wyczesuje się podszerstek z kozy, jak na razie brzmi całkiem ok, tak? Bo przecież można ją wyczesać. Natomiast robi się to takimi drucianymi, bardzo ostrymi grzebieniami, które bardziej przypominają grabie. Te zęby tych grzebieni mają po kilkadziesiąt centymetrów długości i aby szczegółowo wyczesać taką kozę, aby nic tam jej broń Boże, nie zostało, robi się to bardzo brutalnie, bardzo głęboko do skóry, co bardzo rani tą kozę, zadając bardzo Dotkliwe rany, które wielokrotnie prowadzą do tego, że taka koza po prostu wykrwawia się na śmierć. Nie mówiąc już o sytuacji, że kiedy w górach Kaszmiru zostają one pozbawione potrzerwca, to po prostu mogą zamarnąć zimno, bo jest im po prostu zwyczajnie zimno. Gdyby to, co do tej pory usłyszeliście, nie było wystarczającym argumentem do zrezygnowania z używania wełny, przeanalizujmy kwestię. Ekologiczne. Wielu zwolenników wełny uważa, że wełna jest dużo bardziej ekologiczna i e, bezpieczniejsza dla środowiska niż inne materiały. Prawda jest taka, że produkcja wełny jest ponad dwukrotnie bardziej szkodliwa dla środowiska niż produkcja poliestru. I przy tych wyliczeniach brane są pod uwagę takie parametry jak e, produkcja gazów cieplarnianych, toksyczność dla człowieka, toksyczność dla środowiska, zużycie wody, energii. Oraz ziemi. Tak więc yy, ekologiczna i bezpieczna wełna przestaje być taka fajna. Kolejnym argumentem, często podnoszonym przez zwolenników wełny, jest jej Jakość, a w zasadzie jakość ubrań produkowanych z wełny. No i tutaj też mamy do czynienia z połową prawdy, ponieważ na jakość ubrań, które nosimy, nie tylko wpływa sam materiał, z którego jest wykonany, a sam materiał musi być też odpowiednio spreparowany, aby ta jakość miała miejsce. Ale oprócz materiału takie znaczenie mają takie rzeczy, jak sposób wykroju tego materiału, sposób szycia, rodzaj nici, które są do tego wykorzystane. a Także to, co potem już leży po naszej stronie, czyli dbanie o te rzeczy. W przypadku ubrań z zełny, w większości przypadków i w większości zaleceń producentów na metkach, mamy do czynienia z zaleceniami pralni chemicznej, która też nie jest dla środowiska bezpieczna. Ponadto często po prostu podnosi koszty użytkowania takich rzeczy. I często sprowadza się to do tego, że te rzeczy nie są odpowiednio pielęgnowane. Często używanym argumentem, kolejnym już jest to, że w przypadku, jakby biorąc pod uwagę statystyki, wyrzucanych, pozbywanych się, przekazywanych do recyklingu rzeczy, ubrania z wełny stanowią mniejszy procent. Tylko tutaj też do końca nie jest przeanalizowany cały aspekt sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że kupując ubrania z wełny zazwyczaj płacimy za, to, za nie troszeczkę więcej. Poza tym jesteśmy bombardowani informacjami, że wełna jest ekskluzywna. I z mojego ponad dwunastoletniego doświadczenia pracy z klientami i klientkami i ich szafami wynika, to, że ubrania z wełny niszczą się bardzo często. Tylko rzadziej lądują na śmietniku, bo mamy mentalny problem z pozbyciem się ich z domu. I często znajduję takie sweterki czy płaszczyki wełniane, zalegające na dnie szafy, które w wyniku albo niewłaściwego prania albo innych czynników, na przykład zbiegły się, zmechaciły, zdeformowały, czy po prostu zjadły je mole. Ale mamy troszeczkę większą blokadę psychiczną, żeby pozbyć się rzeczy, za którą relatywnie więcej zapłaciliśmy. Więc wskaźniki pokazują, że rzeczy z wełny rzadziej są wyrzucane, więc się rzadziej niszczą, nie do końca mają odzwierciedlenie rzeczywistości. Ostatnio często nasowanym stwierdzeniem jest to, żebyśmy szukali w składzie ubrań wełny. A nie poliestru. I generalnie przekaz jest taki, jakbyśmy mieli do wyboru tylko te dwa materiały: albo kupujemy coś z wełny, a jeżeli coś nie jest z wełny, to znaczy, że jest z poliestru. Prawda jest taka, że alternatyw mamy o wiele więcej, bo oczywiście nikt nie kwestionuje tutaj tego, że poliester jest zły dla środowiska i powinniśmy go unikać. Ale naprawdę jedyną alternatywą dla niekorzystania z rzeczy z poliestru wcale nie jest wełna. Mamy do dyspozycji konopię, mamy do dyspozycji len, mamy do dyspozycji Rzeczy z bambusa. Możemy szycie z tencelu, modalu. I tutaj mówię też o rzeczach takich, które są typowo kojarzone z wełną, tak? O takich, takich ubraniach jak swetry, płaszcze czy garnitury. Tutaj rewelacyjnie można odnaleźć fajne, stylizacyjnie rzeczy, które są właśnie uszyte czy z bambusa, czy z konopi, czy z lnu, czy z bawełny organicznej. Podkreślam organicznej albo z wiskozy. W przypadku garniturów genialnie sprawdzają się też takie materiały, jak wspomniane już tencel, modal, czy rajon. Są to oczywiście materiały, które są stosunkowo bezpieczne w produkcji dla środowiska, bo umówmy się, takich w 100% bezpiecznych materiałów, które nie pozostają żadnego śladu w środowisku niestety nie ma, ale w czymś musimy chodzić. W związku z czym starajmy się wybierać rzeczy, które są dla środowiska bezpieczne, ale też nie powodują cierpienia innych istot, bo kim my jesteśmy, żeby dla naszego wyglądu i naszej satysfakcji i poczucia estetyki e, cierpiały inne stworzenia. Bo owszem, ta owca czy koza podczas produkcji wełny nie jest zabijana, ale tortury, jakim jest poddawana, myślę, że są dużo gorsze niż gdyby ją po prostu szybko uśmiercić. Ale żeby nie kończyć takim negatywnym akcentem, przygotowałam dla was niespodziankę w postaci e-booka, który możecie pobrać bezpłatnie na mojej stronie internetowej aniamartniak.pl. Jest to e-book o polskich markach wegańskich. Przygotowałam go z myślą o tych, którzy już podążają tą drogą mody wolnej od okrucieństwa wobec zwierząt, ale potrzebują troszeczkę wsparcia albo inspiracji w wyszukiwaniu nowych marek i nowych stylów. A także dla tych, którzy dopiero zaczynają albo dopiero próbują podążać tą drogą, żeby ułatwić im start, oraz dla tych, którzy nie są przekonani w ogóle do, do tego, żeby zacząć próbować z modą wegańską, ale może w jakiś sposób skusicie się do pobrania tego e-booka i może choć troszeczkę was to zainspiruje do tego, aby spróbować z modą, która nie wykorzystuje zwierząt. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że bez problemu możecie zadawać mi pytania, możecie się radzić, piszcie do mnie. Ja na wszystkie Wasze pytania z chęcią odpowiem, doradzę, postaram się Was zainspirować, ponieważ wiem, że tutaj w tym obszarze też czasem po prostu pomysły się kończą i potrzebujemy od kogoś dodatkowej motywacji albo dodatkowego kopa, czy też inspiratni. Ponadto nie bójcie się, ponieważ ja nikogo nie oceniam. Ja też kiedyś zaczynałam, i ja się nie urodziłam wegarnią. I kiedyś też kupowałam buty ze skóry, i też kiedyś kupowałam płaszcze z wełny i swetry z kaszmiru. Co więcej, w mojej szafie one nadal są, ponieważ kiedy przeszłam metamorfozę mentalną i postanowiłam zrezygnować z tego, z tego typu zakupów dla siebie. Z jeszcze większą e, intensywnością poczułam, że dodatkowo muszę dbać o te rzeczy, bo skoro te zwierzęta dla mnie straciły życie, już się nacierpiały, to muszę teraz bardzo o te rzeczy dbać i wykorzystywać je e, właśnie z szacunku dla tych zwierząt. Tak więc, owszem, te rzeczy są w mojej szafie. Jeżeli w waszej szafie e, też takie rzeczy się znajdują, a postanowiliście przejść e, na weganizm modowy, Korzystajcie z tych rzeczy, dbajcie o nie, aby posłużyły Wam jak najdłużej, by te zwierzęta nie nacierpiały się na darmo. Nie myślcie też sobie, że ja tutaj będę Was oceniać, jeżeli o coś mnie zapytacie. Nie ma głupich pytań, bo każdy kiedyś musi się dowiedzieć. Też tego kiedyś nie wiedziałam, też u mnie to był proces. To tak samo jak z przechodzeniem na wegetarianizm, jak z przechodzeniem na weganizm. Myślę, że u nikogo to się nie dzieje z dnia na dzień, tylko dzień po dniu podejmujemy. Kolejne decyzje, to musi wynikać z nas samych i tak też było w moim przypadku. Ja na początku uważałam, że jakby rezygnacja z produktów odzwierzęcych w modzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę mój zawód stylistki, będzie bardzo trudna, w zasadzie niewykonalne. Poza tym czasami miałam takie myśli, że przecież już i tak dużo zrobiłam, więc tutaj pewnie nie będzie tak źle, jeżeli będę korzystać ze skórzanych butów, ale odkryłam, że po prostu przestałam się z tym czuć dobrze. Zaczęłam odczuwać dysonans poznawczy, że nie jest to wszystko zgodne ze mną. Odkryłam, że zaczęłam się po prostu wstydzić tych moich zakupów, kiedy kupiłam sobie piękne, skórzane buty. Już w momencie zakupu czułam, że może nie powinnam tego robić, ale jakiś tam choklik z tyłu głowy przekonał mnie, żebym jednak nakupiła. Kupiłam i potem się okazało, że ja zamiast cieszyć się tymi butami i eksponować je w swoich stylizacjach, to ja po prostu ukrywam i się ich wstydzę, chowałam je pod krzesło, więc zrozumiałam, że to nie tędy droga i, i po prostu to nie jest dla mnie. Tylko wiecie, ten proces, bo to jest proces, to tak jak powiedziałam wcześniej, to się nie dzieje z dnia na dzień, ten proces zajął mi kilka lat i też zaobserwowałam podobne procesy u swoich znajomych, również znajomych po fachu, czyli innych stylistów i stylistek, że to też jest takie zasiewam ziarnko i ono sobie powolutku kiełkuje. Każdy powinien to zrobić w swoim tempie, ponieważ to powinno wypływać z tego, z naszego wnętrza, z tego, co czujemy i nie bójcie się zacząć, bo nawet jeżeli wam to zajmie dużo czasu, to ważne, że spróbowaliście i lepiej późno niż wcale. Poza tym, chciałabym was jeszcze zachęcić tym, żebyście nie kojarzyli mody wegańskiej tylko z drugimi rzeczami, dlatego że wiele z tych rzeczy można kupić naprawdę w bardzo przyzwoitych cenach. Nie trzeba też nie wiadomo gdzie szukać, ponieważ wiele z produktów takich, które nie zawierają w swoim składzie produktów odzwierzęcych i wcale też nie zawierają poliestru ani akrylu. Możecie kupić w ogólnie dostępnych w Polsce sieciówkach. Te ceny są bardzo przestępne. ja specjalnie na Potrzeby dzisiejszego wykładu przejrzałam ofertę różnych popularnych sklepów w Polsce i naprawdę nawet za kilkadziesiąt złotych można kupić bardzo fajne swetry z lnu albo swetry z wiskozy. Możecie też spróbować znaleźć swetry z konopi, są genialne i mają fantastyczne właściwości, kiedy się je używa. Jeżeli nie lubicie zakupów stacjonarnych, bez problemu możecie wygooglować i po prostu wpisując w internet wyszukiwarkę sweter z konopi czy sweter z lnu, wyskoczy Wam naprawdę bardzo dużo propozycji, zarówno jeżeli chodzi o modę męską, jak i o modę damską. Tak więc wszystko przed Wami i po prostu do dzieła. Pamiętajcie, że to, czy moda bez okrucieństwa wobec zwierząt będzie miała rację bytu, zależy od nas, konsumentów, bo to my ostatecznie decydujemy, co będzie kupowane i co będzie produkowane, bo tak naprawdę produkują to dla nas. Więc jeżeli częściej będziemy wybierać te ubrania, które nie mają na sobie krwi zwierząt, tym częściej takie właśnie będą produkowane. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.